18 października około godziny 12:15 na ulicy Kolejowej w Dzierżoniowie doszło do zdarzenia drogowego. 65-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Deulanos potrącił 67-letniego rowerzystę. Mężczyzna został hospitalizowany. Na miejscu pracowały 3 patrole policji i zespół pogotowia ratunkowego. Przez pewien czas występowały utrudnienia w ruchu drogowym. Dalsze postępowanie w tej sprawie przeprowadzą dzierżoniowscy policjanci.